Niedawno słyszeliśmy słowa świętego Jana, który wystąpił na pustyni i wzywał do nawrócenia. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. I nic się wiele nie zmieniło. Czekał na to, że to Królestwo wejdzie w sposób mocny, ale właściwie nie spodziewał się tego, że to nie życie wokół niego się zmieni, tylko jego życie się zmieni. Bo Herod, jak był grzesznikiem, tak grzesznikiem został. Dalej żył w związku cudzołożnym ze swoją bratową. Cesarz, który był człowiekiem okropnym, dalej takim pozostał. Świat się nie zmienił. Zmieniło się życie świętego Jana. Dlaczego? To słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Jan został uwięziony. Wzywał do nawrócenia innych, ale tak naprawdę to nawrócenie zostało wymagane od niego. To on miał się nawrócić, to on miał zmienić to myślenie, które miał o świecie, Bogu i tak dalej. I będzie się z tym zmagał do samej śmierci, bo tuż przed śmiercią wyślę uczniów z zapytaniem do Jezusa, czy Ty jesteś tym, na którego oczekujemy, czy też inny ma przyjść. Bo nie tak sobie wyobrażam przyjście Pana Boga, tego, który miał przyjść z wiadłem w ręku, który miał oczyścić ten omłot, a teraz ja jestem tym pierwszym, który został dotknięty niesprawiedliwością. Jan został uwięziony. Został uwięziony, aby się nawrócił, aby zmienił swoje myślenie na myślenie Chrystusa, na myślenie ewangeliczne. I dzisiaj widzimy, jak Jezus przychodzi i mówi to samo słowo, podobne, czas się wypełni, bliskie jest Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Szuka następnych, szuka Janów, szuka tych, którzy też będą się nawracali i spotyka takich, Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana, ludzie do nawrócenia. Co to znaczy? Chrystus im obiecał to, że staniecie się rybakami ludzi. Co oni w tym momencie mogli zrozumieć? Owszem, zrobili ten krok bardzo poważny, zostawili wszystko, ale tą obietnicę w tym momencie, jak oni mogli zrozumieć? Przecież oni żyli z połowu ryb. Te ryby wyciągali na brzeg, te ryby sprzedawali, z tych ryb żyli. Ryby były ich podstawą utrzymania. I teraz Chrystus mówi, staniecie się rybakami ludzi. To znaczy, że teraz będziecie łowić ludzi i ci ludzie będą podstawą waszego życia. To z nich będziecie żyli. Oni zabezpieczą wam to życie. Oni będą dawać wam kasę. Z nich będziecie żyli. I to jest to, co uczniowie mają w swoim wnętrzu. Jak przyjdzie co do czego, to Piotr będzie pytał parę lat później, już pod koniec działalności Chrystusa, oto my zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy? Gdzie jest ta kasa? Gdzie jest to zabezpieczenie? Gdzie jest to przełożenie na jakieś korzyści, które obiecałeś? Mamy się stać rybakami ludzi. A Chrystus powiedział jedno, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Nie, że będzie żył z nich, tylko zostanie wydany w ręce ludzi i ci ludzie zrobią z nim, co będą chcieli, czyli co? Ubiczują go, oplują, wyśmieją, wyrzucą, ukrzyżują. To znaczy być wydany w ręce ludzi. Zupełnie inna mentalność, zupełnie inne myślenie, które Chrystus ma w swojej głowie i inne myślenie, które mają apostołowie. Jak przyjdzie co do czego, jak przyjdzie właśnie to wypełnienie słowa, to oni wolą to słowo zostawić, wrócić z powrotem do łowienia ryb. Dlatego Jezus będzie ich szukał po raz kolejny. I po raz kolejny usłyszy Szymon już w sposób mocniejszy, bardziej wyraźny, co to znaczy pójść za Chrystusem.
że jeśli pójdziesz za mną, inny cię opaszy, poprowadzi gdzie nie chcesz i zaznaczy, jaką śmiercią umrzesz. Umrzesz właśnie tą śmiercią krzyżową, jak Chrystus, podzielisz jego los. Zostaniesz wydany w ręce ludzi i nie zyskasz na tym. To jest też to słowo, które się tutaj narzuca. W Biblii Jerozolimskiej mamy odniesienie tego słowa o wypełnieniu się czasu. Odniesienie do Księgi Daniela, do 7 rozdziału, 22 wers, gdzie jest powiedziane, że przyjdzie bestia, która będzie walczyć z innymi narodami, będzie walczyć również z narodem świętym i będzie tam powiedziane takie słowo. Patrzyłem, a róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich, aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego i aż nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. W jaki sposób ten nadszedł czas, w jaki sposób ci święci otrzymali królestwo? Poprzez to, że zostali gnębieni, że przyszło prześladowanie. Będzie wypowiadał ten róg, ten przeciwnik, król, władca, który będzie prześladował. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu, gnębił świętych Najwyższego. Postanowi zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. To jest to sąd, to jest ten sąd, to jest to królestwo, które nadchodzi, to jest ten czas, który się wypełnia. Inaczej, aniżeli sobie ci święci mogli to wyobrazić. Inaczej sobie wyobrażał życie Piotr, Andrzej, Jakub i Jan. I to jest to nawrócenie, które musieli przeżyć oni i to jest to nawrócenie, do którego my jesteśmy również wzywani, do tego, żeby podporządkować się planom Bożym, przygotować się w jakiś sposób na prześladowanie, na przeciwności. Bo może dzisiaj największym prześladowaniem dla nas nie jest jeszcze wprost więzienie, jak Jan, krzyż, jak Andrzej, czy Szymon, Piotr, miecz, jak Jakub, wygnanie, więzienie, jak Jan. Ale dla nas może tym prześladowaniem, czymś, co nas chce łączyć od Chrystusa, jest komfort, jest życie dostatnie. Bestia, która widziała, że nie jest w stanie zwyciężyć Kościoła prześladowaniami w Rosji, w Związku Radzieckim, dała teraz czas komfortu. To bardziej jest skuteczne, aniżeli to prześladowanie chamskie, prymitywne, krwawe. Dzisiaj Putin nie walczy z Kościołem jak Stalin, tylko tą cerkwę sobie podporządkowuje. Ta cerkiew, która idzie ręka w rękę z prześladowcą, tracąc swoich wiernych, czy zwracając się przeciwko wiernym swoim braciom, choćby na Ukrainie, ale przypuszczam, że nie tylko, że w Rosji nie jest inaczej. To jest ta bestia, która walczy. I teraz my też jesteśmy wzywani do tej walki. Jakie prześladowanie przychodzi wobec nas, gdzie my mamy wchodzić w nawrócenie, gdzie my mamy to myślenie, że ludzie powinni nam służyć, że my na tych ludziach, których wyciągniemy z wody, które będą dla nas, że my z nich będziemy czerpać życie. I to może nie Bóg wie jak daleko. Może to być dziecko, które urodziłam, i od którego oczekuję, że teraz będzie mi służyć, będzie się opiekować na starość, będzie grzeczne, nie będzie się buntować, nie będzie mnie traktować jak śmieć. Miało mi służyć, a jest wszystko inne, tylko nie to, że ja muszę służyć Jemu, ja muszę znosić Jego chamstwo i tak dalej. Może to być nawet mąż, żona, którym też oczekiwałem, że da mi życie. A się okazuje, że to jest jedna wielka pijawka, która życie ze mnie wyciąga. Jak tu takiego kochać?
Jak tu z takim żyć? To już lepiej pewnie zamordować jak Jan, iść do więzienia. Ile tego typu rzeczy? Dałem komuś pracę, a ten mnie okradł, choć był moim przyjacielem, zaufałem mu. Poszedłem do przyjaciela do pracy, a ten mnie wystrychnął na dudkarz, wykorzystał mnie. Ile tego typu rzeczy, tego typu oczekiwania, które mamy w sobie, że ci ludzie, będziemy łowić ludzi, że ci ludzie będą nam służyć. Okazuje się, że to są ludzie, którzy chcą nas wykorzystać. I Chrystus to przewidział. Będziemy wydani w ręce ludzi. To jest to wypełnienie się czasu. To jest to Królestwo Boże, które ma się objawić. Chrystus to Królestwo przyniósł. Tego Królestwo tego wydania w ręce ludzi, Królestwo Krzyża, Królestwo Więzienia. Aby w to wejść, potrzeba jednego, potrzeba nawrócenia, całkowitej zmiany naszego myślenia. To jest nawrócenie, inne myślenie, myślenie Boże. Moje myśli nie są myślami waszymi, wasze drogi nie są waszymi drogami, mówi Pan. I to nie jest tylko jakiś frazes. To jest prawda. Myślimy, mówimy, czujemy, pragniemy zupełnie inaczej niż Bóg. Ile potrzeba nam słowa, ile potrzeba modlitwy, ile potrzeba bycia z Panem, żeby może dopiero spróbować, zacząć myśleć inaczej.